Witam Was bardzo, ale tu bardzo serdecznie, Arkadiusz Pan Pawłowski. Zapraszam Was na vlog z dwóch niesamowitych dni. Ta walka miała się odbyć na High League 3, odbędzie się na High League 3,5, High League Extra. Będzie się działo. Dzisiaj materiał taki troszkę rundkowy, troszkę Q&A. Wasze pytania, moje pytania. Ja nie mogę się doczekać. To jest jeden z tych tematów, gdzie z jednej strony ludzie mega turbo czekają, z drugiej strony są już trochę tym zmęczeni. Ja to rozumiem, bo zawodnicy też są już zmęczeni czekaniem. Najbardziej czekaniem. To się musi zadziać, to się musi wydarzyć. I się wydarzy, nie mogę się doczekać. Znajdujemy się w bardzo szczególnym miejscu. Jak widzicie, klimat zupełnie inny niż to, do czego przyzwyczaiła nas na przykład Ergo Arena. Ale myślę, że jak to się mówi, bunkrów nie ma, chociaż tutaj pewnie są. A i tak, będzie zajebiście. Co mnie kurwa nagrywasz? Robi wrażenie miejsce, co? Robi. Nie przeszkadza się przy jedzeniu. Może to mój urok, może to Maybelline. W tym momencie powinno lecieć coś w stylu: If you want my body and you think I'm sexy, come on, should I let you know? Przed programem specjalnym jesteśmy. Fajny anturaż, fajna miejscowa. Stare fabryki. Wszystko byłoby pięknie, gdyby jeszcze tutaj jutro podczas walki, gdyby jeszcze tutaj byli kibice, gdyby te wszystkie kurcze miejsca, te wszystkie te podesty były wypełnione kibicami, byłby sztos. No jak wiecie, ja uwielbiam walczyć dla Was, dla kibiców. Ale no co zrobić? Trzeba będzie zrobić to w zaciszu. W naszym fabrycznym zaciszu. Miejsce, jak widzicie, zajebiste, praktycznie jakbyśmy wychodzili kurwa z jakimś starym, nie wiem, zabytkowym miejscu, zabytkowym, takim ala więziennym. Powa solówka będzie jak w szkole, kurwa, z dawnych czasów, także robota to będzie wykonana w 100%, nie zawiodę, jutro się widzimy, pozdrawiam. Panowie, 6 minut! Drogi sprzęt. A, to o sprzęt, kurwa, chodzi, a nie o mnie. Chłopaki, szybko zapinamy Denisa. Bez sprzętu my jutro powalczymy. Dobra, nie będzie. Wiesz co, tylko bym cię prosił, żebyś z tyłu jej nie wsadzał w spodnie, żeby się kabel tam panu, dobra? No. Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie, Arkadiusz Pan Pawłowski. Dzisiaj w naprawdę niecodziennych okolicznościach przyrody, bardzo industrialne klimaty, jest undergroundzik, jest to, na co wszyscy czekaliśmy. Myślę, że mogę powiedzieć wprost, że czekaliśmy za długo, czekaliśmy dłużej niż powinniśmy, ale już jutro walka Don Diego kontra Denis Bad Boy Załęcki. Nigdy nie można przedkładać walki, czy to jest walka sportowa, czy to jest walka rozrywkowa. Nigdy nie można przedkładać tego typu rzeczy ponad bezpieczeństwo widzów, bo to jest rzecz absolutnie najważniejsza. I też nikomu nie zależało na tym, żeby ta walka się nie odbyła, prawda? Za chwilę będziesz mógł się, że tak powiem, powiedzieć na ten temat, bo wiem, że możesz mieć inną opinię, ale no... Nie, federacja... szansę, tylko trzeba tu podziękować szefom za to, że zorganizowali kurwa, i kolejne koszty mają, tak? Na nogale, tak? No i trzeba to uszanować, bo zrobił naprawdę fajną robotę, tak jak obiecali, tak zrobili. Wszyscy byli wściekli, że to się nie odbyło. Tak, tak, dokładnie. Także no, pełen luz, nie? No wiesz, no normalna rzecz, nie? No, każdy też inaczej reaguje, jeżeli chodzi o jakieś tam swoje zawody, jakieś tam emocje ma i tak dalej. No i zareagowałem tak. No i tyle, i to było szczere, to było moje, no i wiesz, no i tak wyszło, nie? No jeżeli chodzi, wiesz, że tam generalnie, wiesz, tam zrzucanie winy i tak dalej na Denisa. Generalnie, wiesz, no gdyby nie Denis, to by tej całej sytuacji nie było, nie? Więc wiesz... Czyli podtrzymujesz to, że to... Tak, wiesz, że nawet jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio jest to jego. Tak. 3, 2, 1, jesteś. Panie i panowie, mam najszczerszą nadzieję, że to po raz ostatni przed samą walką, która odbędzie się już jutro, mam zaszczyt zaprosić naszych dwóch zawodników, dwóch bijoków. Pierwszym z nich będzie Mateusz Don Diego Kubiszyn. Zapraszam. Aplauzu nie ma. Nie ma aplauzu, ale myślę, że cały czat płonie, więc będziesz musiał to ugasić. Mogę tylko powiedzieć w tym momencie oczywiście, że 96 kg tyle dzisiaj na porannym ważeniu wniósł Mateusz Don Diego Kubiszyn. No i zapraszam oczywiście jego przeciwnika, złego chłopca, Bad Boy, Denis Załęcki! A z drugiej strony, się nie spodziewałem, myślałem, że stamtąd będzie, ale może to i dobrze. Jak zawsze, ręka urwana.
101,5 kg. Jest to mniej niż było ostatnio, więc ten czas został wykorzystany na to, żeby doprowadzić się, myślę, do, jak to się mówi, do perfekcyjnej formy. Dokładnie, formy zabójcy. No i teraz, panowie, po raz ostatni zapraszam was do face to face'a i możecie powiedzieć sobie parę słów. To jest ostatni raz, zanim, i to już na pewno ostatni raz, zanim spotkacie się jutro w klatce Heilig 3 Extra. Nie mogę się doczekać. Cała Polska, cały internet na tę walkę czeka. Zapraszam panowie do przodu. Kroczek. Chyba znowu chcę się patrzeć. No już myślałem też, że to już ostatnio będzie ostatni raz. Nie, jeszcze jutro. A, już fajnie. Tym razem będę z góry. Tak? Tak jak mówiłem, będę cały 7 dominował. Okej. Tak i szybko. Starej dupę cebulą. Starej dupę cebulą. Cokolwiek to znaczy, okej. Stare przysłowie. Znane tylko na stadionie. Dobra, tyle gadania, czas się wziąć za robotę, czas zacząć działać, nie? Bo no, wiem wam tyle. Tak dużo słów padło, że już zaczyna to być śmieszne i głupie, nie? Trzeba wziąć się do roboty. Boom! Córki piosenka? Nie. Ty też ty za kawałek pierdolką. Na tureczkę wpadzą. Aaa, nie, no jak na tureczkę. Teraz. Stąd chciałbyś ruszyć w tym tak, momencie. Tak. Dobra. Stop. Denis, z tej pozycji, w której w tej chwili jesteśmy, on chce dosłownie ruszyć na pierwsze słowa refrenu. Mam ten mocz. Dokładnie tak. To opóźnijmy jakieś 10 sekund jego wyjście ze schodu. Denis, ty rzeczywiście będziesz do tego wychodził? Tak, no. Okej, okay, a to nie wiem, powiedziesz może coś w stylu, że ze specjalną dedykacją dla swojej córeczki, czy coś takiego? Tak, mówię. To powiem coś takiego. Tak, powiem. Nawet ci miałem to powiedzieć, żeś to powiedział. No zajmij się, no powiem, no bo kurwa usłyszałem, to ja myślę, nie, to chyba ktoś sobie jajca robi. I to będzie fajne. Jak córeczka ma na imię? Mija. Dla Mii. Mija, tak. Wracamy. Działamy. Nastawienie bardzo pozytywne i za chwilę zaczynamy. Przygotowania już takie bezpośrednie, tak? Rozgrzeweczka, przyklejanie sponsorów do ciała i bla, 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 żeby później co? Żeby później trzy rundki zawalczyć i w końcu mieć wakacje. U mnie w narożniku dzisiaj tylko Szeli będzie, z racji takiej, że mój brat nie może dzisiaj, generalnie miałem dość mocny problem. Ale wychodzę z założenia, że wszystko co ma być, to będzie, a ja po prostu potrzebuję tylko kogoś, żeby trzymał mi czas, a resztę będę analizować wszystko sam. Wiadomo, zawsze trener to większa pomoc, ale na Denisa wystarczy wszystko to co mam, nic więcej nie potrzebuję. Bardzo ciekawa sceneria, po raz pierwszy jestem na takiej gali, tym bardziej gdzie odbywa się tylko jeden pojedynek. Jest ciekawy klimat, taki undergroundowy, który tak naprawdę podsyca jeszcze bardziej to szczególną walkę. Dodatkowe emocje w związku z tym na pewno zawodnicy będą czuli, bo to jest coś nowego. Nikt wcześniej czegoś takiego nie przeżył. I tak parterowa gra. I kopnąłeś nawet parę razy, kurwa. Co? No, bo na łokieć chyba przyjął, bo tak nie, wiesz. Nie, tak. Nie, na kolano.
A jak tego głowa wypalić? Aha, jak jest. Tak, powiedziałem, że tak trochę koślawo, ale co znaleźć na głowę nawet, nie? Szacunek, bo dużo nie brakło, nie? Fajnie. W poniedziałem się czekam na walkę, nie lubię, ale no co, wszystkiego dobrego. Dzięki. Chciałem właśnie do Denisa też zobaczyć. Gdzieś na zawodach. Jak tam? Zajebiście. Od was z chłopakiem jest, z Lisem. Łukasz Lis z Chodzenca. Dobrze. Z Lisem. No, w ogóle fajny klimat. Tak, mamy sobie też walczę. Ja misję opowiem, jesteś, nie? Nogę mam. Może gdzieś tam zobaczyć, jak ludzi to... Nie, kurwa, ale no i co, dajcie show, kurwa, nie? Nie wiesz skąd. Kurwa mówię, nie nakręcę się za bardzo. Nie. Tu wiesz, to kurwa, nakręci się, gdzieś wychodził, a teraz kurwa spokój. Tak. To co, baw się dobrze, nie? Tak samo. Dzięki bardzo. Książkę? Obróć. A wiesz w ogóle, że w KSW możesz bez tajków się bić? Tak. W samych rękawicach. Tak? Czekaj, co tutaj możesz się dowiedzieć? Tego nie wiedziałem. Od dawna już. To jest federacja, jest wszystko tak poznane. Znaczy wiesz co, ja myślę, każdy się tej pory zdecyduje, uważam, że powinien się tej pory zdecyduje na swoje ręce. Bezpieczeństwa, tak. Jednak tej pory bardzo dobrze trzymają. Jednak oczywiście, że tak. I jednak jest proszę, tak, ryzyko kontuzji przy prawidłowych ciosach, nie? No to jest zminimalizowane totalnie, nie? Wszystkim chodzi o śródręcze, nie? Że tak. Jednak nie rozjeżdża się na boki. Śródręcze i kostki nadgarstka, tak, tak. To jednak w kupie jest... są, a tak to... Tomek to miał tak, Michalczewski, bo się nie chciał. Tomek, no nie dalej. Dzień dobry. Siema. O, cześć, powodzenia. Siema, no mi tam, czy dzięki. Dzięki. Siema. Co tam? Dobrze, dobrze. Jak nastawienie? Dobrze. Ja tak właśnie bym chciał, żeby to z 15 sekund potrwało, co? Oby, ja staram się. Trzeba popieścić, nie? Żeby się zmieściło. Na sucho. Popaluszku. Tak, na sucho to kurwa nic nie idzie. Nie. Pozwolimy sobie, tak? Proszę bardzo. Dziękuję. Miłe. Wrażenia z tego, co tutaj widzę, naprawdę kurwa potężne, nie? To jakby czegoś tak surowego i tak klimatycznego to się nie spodziewałem. Kurwa, mordo. Tu leży zdechły gołąb, nie wiem, czy możemy go pokazać. Natomiast no fakt jest taki, że to jest, no naprawdę nie byłem na to gotowy, nie? Spodziewałem się kompletnie czegoś innego, ale fajnie, bardzo klimatycznie i dodaje to taki dreszczyk emocji. Ja nie chcę mówić, jak przewiduję walkę, jestem sam bardzo ciekawy, jak ona się potoczy, jednak jest tu gdzieś tam ta różnica kilogramów, tak? Wieku, chłodnej głowy, mniej chłodnej głowy, jestem ciekawy. Widziałem na transmisji, sobie zbiliście pionę, jest to Alberto, jakieś tak, odczucia? No, nie, no jakby przywitałem się, jeszcze tam chcę z nim słowo zamienić później, bo mamy parę tematów, o których chcemy pogadać, ale między nami jest los kompletny, nie? Czyli odpuścił ci ten zakład, rozumiem, tak? Tak. Ja się śmiałem, że nawet Natalia mogłaby z nim iść, film by sobie nagrała, ale fajnie też, miło z jego strony, więc on jest naprawdę w porządku gościem. Bardzo go polubiłem podczas przygotowania do tych walki i uważam, że jest gościem, którego da się lubić. Okej, a w sumie tam moje ujęcia trochę szumu narobiły w internecie. Bo miałeś wiernego nie, fana. Nie chcę się na jego temat wypowiadać. Gość jest dla mnie skończony i nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Naprawdę jakby typ jest odklejony i tyle. Ja mówię, że to uprawiam, to ja nie wiedziałem, kiedy ty kopiesz, kurwa. Co mam ci powiedzieć, to nic nie powiem.
To jest kurwa łapy. Jest podziemie. Trzeba uważać, kurwa, bo jakby wyjdą te dwa diabły, to będzie burza, będzie dym. Będzie grubo i ja uważam, że wygrany będzie po prostu ten, który będzie dzisiaj lepszy. Nie powiem kto, bo po prostu statystyki są za Kubiszynem, a jakby to, co się dzieje w MMA, to, co się dzieje w klatce, jest po prostu nie do przewidzenia, więc kurczę, musicie to oglądać. Bo ja już tu jestem i będę oglądał na żywo. Dobra, a poczekaj, jeszcze jedno słowo tylko. Kurwa, jeszcze też. Uważaj na buty, nowe buty. Ujebałem. No kurwa, no ale taki klimat, mówiłem. Kailix wróci. Marcin Dubiel też jest. Jakieś już emocje opadły? Nie, no z Marcinem normalnie gadka, wiesz, jest normalny chłopaczyna. Sobie tam, wiesz, ucięliśmy gawędkę po gawędkę i jeszcze sobie utniemy pewnie po walce tutaj chłopaków. Byliśmy w studio, więc trochę pogadaliśmy tam. Plan na przyszłość, na przyszłą walkę moją. Mój plan jest prosty. Jestem underdogiem i wychodzę do faworyta. I zobaczycie, kto to będzie. Ja muszę dostać w łeb, żeby się rozkręcić. I myślę, że tak na pewno się wydarzy w tej walce. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na tym jedynym w swoim rodzaju. Nietuzinkowym, unikatowym wydarzeniu, jakim jest Kailik 3 Extra. Niektórzy mówią też Kailik 3,5. Panie i panowie, ten pojedynek musiał się odbyć. Mateusz! Do Diego! Zadedykowanym jego ukochanej córeczce. Mija, to dla ciebie. Trzymaj kciuki za tatusia. Przed wami Denis Bad Boy Załęcki! Podkacz jego nogę! Dobrze! Brawo! Brawo! Spokojnie. I bij z góry, prosto się i bij wody! Dobrze! Ej! Co to za zupcięcia? 3 sekundy, 3 sekundy! Nie daj mi wstać! Nie daj mi wstać! Robiliśmy wstawanie, Denis. Na noga, wycofuj się na rękach i wstawaj. Dobrze, dobrze, dobrze! I te plecy! Dobrze, trzymaj! O, masz ty! Uderzaj, uderzaj! Wstawaj, wstawaj, wstawaj do góry, wstawaj do góry, Denis. Wstawaj do góry i bardzo! Dobrze! Dobrze!
Dobrze! Czekaj, powiedział! Ale dostał teraz, dobrze! Trzymaj, spokojnie! Dobrze! Nogi, kurwa! Wyłapuj nogi, prowadza! Spokojnie, nogi, spokojnie! Luziutko, luziutko, wdychaj, oddychaj, oddychaj! Dawaj go, dostawaj! Mam go! Mam swoje obalenie! Dobrze! Nie na siebie! Trzymaj! Udę z dołu! Trzymaj, trzymaj go za łeb, trzymaj go za łeb! Klamraj, trzymasz! Prawa noga do góry, prawa ręka! Pracuj, pracuj! Dobrze! Stawaj! Dobrze! Brawo, Mati! Masz boczną! Masz boczną! My nie robimy takich wprowadzeń. Nigdy nie zaciągaj go na siebie! Nigdy nie zaciągaj go na siebie! Wyłapujesz, podnosisz i obalasz! Nigdy na siebie! Bo widzisz, patrz na ciebie i się męczyłeś, a to on ma się męczyć, to ty masz być z góry, pamiętaj! Oddychaj, oddychaj głęboko! Ostatnie ostrzeżenie dla Denisa Załęckiego za te ciosy w tył. Denis, obróć się, aby stać! Musisz to zrobić! Wycofuj biodra i stawaj do góry 100% teraz, słyszysz? Obróć się! Dobrze! 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 Łapko, kurwa, łapko! Prawa ręka, prawa ręka! Prawa ręka, to miejsce, prawa ręka! Dobra, gejski, spierdalaj! Zwycięzcą przez jednogłośną decyzję sędziów Don Diego został ogłoszony zwycięzcą. Jak się z tym faktem czujesz? Szacunek. Wygrał lepszy. Tyle w temacie. Szkoda, że jest zawodnikiem wstrzykowym, a w trzecie runie spierdolałem coś, że jak żaba, kurwa. Bo jak się podejmowałem, kurwa, bójkę. Cały czas, kurwa, spierdolałeś. Ach, ty możesz, kurwa. Mówię, że się będziemy napierdalać cały czas. Czego zabrakło? Zabrakło paliwa? Zabrakło doświadczenia? Doświadczenia i paliwa. Już byłem bardzo przygotowany. Ale zapraszam, coś źle musiałem robić, ale wiadomo, z dnia na dzień coraz lepsze. Wyszedłeś do tej walki ważąc mniej niż ważyłeś 4 czerwca. Czy myślisz, że to mogło mieć jakiś wpływ na wynik, rezultat? Nie. Myślę, że zgiłam się cały czas. I się pewnie wysmawiał za inny cały. Żartuję oczywiście. Co, no właśnie kwestia tej punktacji, nie? Wiedziałem, że gdy zdobędę pozycję do mojego dominującego parterze, to od razu jest dla mnie mocny plus, nie? No i to zaważyło, nie? Ta trzeźwa głowa, myślenie i dbanie właśnie o wynik walki. Jako człowieka za swoje zachowanie się nie szanuję, dobrze o tym wierzy, ale pokazałeś charakter. Szkoda, że się dzisiaj w stójce uciekałeś, ale pokazałeś się, jak będziemy się także pomóc po tą rękę. Gratulacje. Naprawdę mordu wielki szacun za to, że po 3 razy sztuka i udało się dzisiaj nam wbić tą piąteczkę. Mega dziękuję Ci za tą sportową walkę, za to sportowe zachowanie i no mam nadzieję, że może kiedyś tam nasze drogi się zejdą i znowu będziemy grać do jednej bramki, ale co najważniejsze w tym wszystkim, w tym naszym konflikcie, to nazwijmy, i w całej tej burzy, naprawdę Denis, mega szacun dla Ciebie, że zmieniłeś swoje podejście do social mediów, że chcesz teraz pokazywać się ze swojej najlepszej strony, nie z tej złej, tylko właśnie z tej dobrej. Chcesz budować dobry, pozytywny wizerunek
po prostu prawdziwego Polaka, gościa, sportowca. Szacun. Miałem podejrzenie, że może dojdzie do tego zbicia piątki w momencie, kiedy już na samym końcu powiedziałem to słowo, kwestię. Myślałem, że może wtedy, a że wyszło wcześniej, no to wielki szacunek. Jak ogólnie się czujesz w parterze, bo jednak dawałeś radę? Kurwa, to nie jest mój świat. Może dawałem radę, a to tylko dlatego, że Denis też ma równie słaby parter, nie? Ale to przez ten parter ty tylko skompowałeś się, że w trzeciej rundzie tak nie miałeś siły? Naprawdę, ja już w tej pierwszej rundzie, jak podnieśliśmy z parteru, to już czułem gąbkę, nie? Myślę sobie, kurwa, nie jest dobrze, nie? Ale popatrzyłem na Denisa, myślę, u niego jest jeszcze gorzej, no to mnie trzymało przy życiu. I co dalej? Idziesz w pełne MMA, czy będziesz mieszał? Coś tam będę robić też w parterze, ale głównie skupiam się na stójce. Zobaczymy, co życie pokaże. Wygrana jest, cieszymy się wszyscy. Domyśliliśmy się, że naprawdę ambicjonalnie Denis podejdzie do tego pojedynku i się mega przygotuje, ale my też, jak widzieliście, no dużo parteru było robione i naprawdę szacun dla Mateusza za tą chłodną głowę, którą pokazał w tym parterze właśnie, nie? Bo tam kurwa dwa razy go przeswipował, więc no mówię, kurwa, wyszło wszystko tak jak trzeba było, nie? Wiadomo, troszkę, jeżeli chodzi o te ciosy, tak kurwa coś tam nie wchodziło, ale ogólnie co, wygrana, tu nie ma co kwestionować, tak jak miało być. No. A powiedz, co tam było po walce, ty sobie coś z Denisem wyjaśniałeś, czy miałeś jakieś... Tak, mam z nim do wyjaśnienia sobie coś, także zaraz do niego pójdę i sobie wyjaśnię, na spokojnie. Ale dogadacie się, czy... Zobaczymy, no, jak on to zinterpretuje po prostu, no, na spokojnie, na razie. Ja jestem zadowolony z syna, także pokazał się, myślę, z dobrej strony. Ja uważam z mojego punktu widzenia, że ten wynik mógł iść w dwie strony i sędziowie mogli zadecydować różnie. Więc z mojego punktu widzenia walka była wyrównana. Denis nawet bardzo dobrze się pokazał w dziedzinie, której Kubiszyn jest mistrzem, trzykrotnym świata. Więc w stójce myślę, że Denis stawił mu opór taki, że sam się zdziwił. Zresztą widać po jego twarzy też i po kopnięciach, po wszystkim. Także kilka high kicków Denis mu taki zastosował, że na pewno się zdziwił. Także sam nie wierzył w to, co Denis potrafi, więc dzisiaj uwierzył, więc ja tam z syna jestem dumny. A nie zawsze wygrać. Znaczy wygrać. Czasami wygrać nawet jest wtedy można, kiedy się przegrało. Ja mówiłem, że Denis w oktagonie zachowa się honorowo, nie? Także na wywiadzie u kolegi tutaj, Blondaska. No i tak zrobił, no. Wszedł do klatki, czysto honorowo, sportowo. Pokazał klasę, dobrą bitkę. Mam nadzieję, że ludzie są zadowoleni. No nie udało mu się wygrać, ale szacunek przeciwnikowi okazał jako sportowcowi. A co dalej, nie wiem. Zobaczymy. Myślę, że największym problemem w tej walce był brak doświadczenia w walce w parterze. Myślę, że Denis miał duży zapas wydolności, wytrzymałości i tej siły, ale to trochę te siły nie zostały rozłożone w sposób właściwy, no nie? Więc no, siłą rzeczy troszeczkę się to zawaliło. Ten parter go wymęczył, trochę inne jest oddychanie w parterze, inne w stójce. Szybkie zmiany też mają wpływ na tą wydolność, no i faktycznie to się okazało największym problemem. Jego stosunek do sportu zmienił się naprawdę diametralnie. Tak jak przedtem podchodził do tego, okej, coś potrenuję, coś zrobię, tak tym razem naprawdę to przepracował ciężko. Myśmy mieli 3 do 4 treningów tygodniowo, plus jeszcze miał treningi z innymi trenerami, na przykład z Mateuszem Jankowskim, parter. No cóż, teraz jest doświadczenie kolejne. Poprawimy taktykę i będzie dobrze. Myślę, że wszyscy mają poza tym, że dostali bardzo dużo emocji, mają też takie poczucie ulgi, bo to jest kompletne. Teraz jakby gala High League 3 może stać się historią i możemy patrzeć na to, co jest w przyszłości. High League 4 w Gliwice 17 września, nie mogę się doczekać. Jednocześnie pozwolę sobie wykorzystać też tę platformę, żeby powiedzieć, bo tak sprawdziłem telefon i tylko dostałem setki hejtujących wiadomości o przedłużanie i tak dalej. To miało być studio, to nie było przedłużanie. To było zaplanowane. Najpierw studio, później walka. Tak to działa. Przepraszam, jeżeli ktokolwiek poczuł się urażony muszeniem słuchać mnie zbyt długo. Mam nadzieję, że walka wam się podobała, bo to jest najważniejsze. Bez odbioru. Dzięki. Piękna rzecz.